Siema mordy, witam was w końciku na moim kanale z nowej serii, która będzie się pojawiała u mnie na kanale raz na jakiś czas. Myślę tak raz na tydzień, by było chyba w porządku opcją. No i co, na czym ona będzie polegała? Po prostu będę na kole fortuny rozlosowywał dla siebie challenge, który będę miał do wykonania w danym filmiku. Jeszcze nie mam pomysłu, jaka będzie kara, jeśli challenge'a mi się nie udało wykonać. Dzisiaj jest bez tej kary, ale możecie napisać w komentarzu, jaka może być kara za te nieudane challenge'e. Napiszcie też w komentarzu, jakich dodać po prostu challenge tego koła fortuny, żeby było ich jak najwięcej. Te, które były w tym odcinku dzisiejszym, je po prostu usunę, żeby one się nie powtarzały, więc no po prostu piszcie w komentarzu, bo nie mam pomysłu w sumie, co to może być, ale taki filmik myślę, żeby wyszedł spoko. Zostawcie też łapkę w górę, subka oraz dzwoneczek i komentarz ze swoim nickiem, ponieważ na 500 łapek w górę wam rozlosuję VIP-a na 14 dni, na 350 łapek podam wam kordy na 16 premium case'ów oraz na 400 łapek podam wam kordy Bacona, więc zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do oglądania tego odcinka. Elo! Dobra mordy, jestem tutaj przy pierwszym challenge'u i co nam wypadnie? Zabić typka z Killoffa, o kurczę. No dobra, ja już idę na Dragona, więc za chwilę się widzimy już przy Minecrafcie. Dobra, się tutaj tepam do gracza Prokacpi, zobaczymy czy mnie gość tutaj tepnie. Ja sobie wezmę EC, zabiorę koksiki, oho. Czyli gość tutaj tak standardowo tepa. Siemano, siemano gościu, siema, siema. Siema, siema. I dobra, efekty. Siłka. I lecimy gościa z Killoffa, trzeba zabić, nie? Ale jajca, ja pierdzielę. Jakby pulizał tak teraz z Killoffa. Ale to by był jajce, ja pierdzielę. On mnie chyba nie widzi, ten gości mnie nie widzi. Dobra, ty, sztos. On nie wie, gdzie ja jestem, o co chodzi. Dobra, ja go klepię z tego Killoffa, ty gościu. O co chodzi w ogóle, nie? Co jest grane? Co tam, mordo? Nie ma! Ha! Ale jaja, jak ja go zabiję z Killoffa, to to będzie hit z odcinków na Dragonie. Ja go tam zaraz sknokam, patrzcie to. Ja go stokałem, Zeda. Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go z Killoffa! Co? On wskoczył na tą lianę! Już mi się to podoba. Ja pierdzielę, ale będę miał fan zabijania tych typów. Ja pierdzielę. Dobra, widzimy się przy następnej akcji. Dobra, jestem tutaj przy kolejnym zadaniu. I tym razem co nam wypadnie? Klepa w żelaznej klacie. No okej, okay, tutaj mogę używać speedów, strężów i tak dalej, więc widzimy się już na Dragonie. Dobra, jakiś ziomek tutaj pisze, kto klepa tepa, siłka 2, kuboid kiwi, on ma nick STXA2K, tak chyba się to będą czytać, jest jeden online gilli, więc tepnie się po prostu do niego tepa STXA, tak to było? O kurczę, jaki nick, zapomniałem, o jest, tepa STXA2K, więc tepam się do gościa, za czym mnie tepnie, halo, kolego, no, dawaj, tepaj gościa żelazną klatę, a jak tam jest stręcz, to mnie easy zabijesz, o, tepam je gościu, więc lecimy do niego na kuboid. I mam nadzieję, że naprawdę on tam ma stręża 2, czy nie, w nogi. Czyli tak standardowo, jak większość tepa w nogi. Siema, siema gościu, siema. O kurczę, patrz jak to szybko hity schodzą, ja pierdzielę. Dobra, chyba zginę w tym kuboidzie, ta. Nie, nie, nie wiedziałem, że tak szybko hity będą schodziły, kurczę. Ja mogłem przemyśleć o jakiś prot tego. O jakiś prot tego, jak to mówi. Prot C4, czy coś w tym stylu, kurczę. Dobra, bo żebym gość tutaj nie uciekł, albo coś w tym stylu. Aha, no i zginąłem, patrzcie to, ja pierdzielę, jak tu hity mi szybko zeszły. O lol. No tego się szczerze powiem, że nie spodziewałem, że tak szybko padnę w tym przesecie żelaznym. Myślałem, że to więcej mi HP zostanie. Kurczę. No ale dobra. Dobra, jestem już tutaj przy trzecim challenge'u, więc zobaczmy, co mi wypadnie. Wbita do gili z Baconem. Ale nie, to nie, to na inny odcinek wbita do gili z Baconem. Klepa z Baconem na głowie, o, to będzie lepsze. Klepa z Baconem na głowie, więc kurde, dobra, zaraz się widzimy na Dragonie. Dobra, tutaj Many Podłoga 1-3-7 pisze, kto klepa TPA. No więc zatepniemy do Many Podłoga 1-3-7. Gościu, gościu, tepaj, tepaj, tepaj mnie gościu, dawaj, dawaj. Halo, halo, gościu, tepniemy czy nie? O, tepa mnie od razu, więc sztosik. Ja od razu koksika, pyk, pyk, myk, myk. Nie to, co ja zrobiłem? Jasny gwin, gdybym...
Ale by był fail na odcinku. O jasny gwint. Ej, jeszcze coś zbugowałem. Kurczę. Ale by był fail na odcinku. Dobra, siłka 2. Nie, sorry, 1. I lecimy z gościem w tango. Kurczę, gdzie ty jesteś, gościu? Siema. Za tobą jestem. Ale mam, kurde, jakieś lagi takie dziwne. Ile mam FPS-ów? Nie, no 230 mam tyle maksymalnie ustawione. Dobra, bo ja tu zaraz poliżę. Sobie pyknę koksika. Pyk, pyk, myk, myk. Gościu, nie uciekaj mi tu. On myśli, że ja za nim do Kuba nie wjadę. Gościu, co ty? Co ty świrujesz? Ja wiesz, że tam do Kuba idę. Mordo. Czyż to ta pamiętna chwila, kiedy zabiję kogoś z baconem na głowie? Dobra, jestem z nim w jednej kratce, może policzę. A, nie policzę, kurczę, szkoda. Na razie jeszcze 6 sekund regenki, mam nadzieję, że tutaj nie policzę. Dobra, jem tego koksa, bo... Żeby on tutaj nagle magicznie stręża nie załączył, gościu. Wiecie, to w sumie rzucaka, jak spróbuję rzucić, o. Żeby on się nie mógł koblować, o. No i rzucaka rzucimy sobie, żeby typeczek się nie mógł koblować. Cecik jest na razie w porządku. Gościu, dawaj. Dobra, siano. Kurde, jakieś lekkie lagi są na dragonie. Ile jest osób? 850, nie wiem, dziwne. Myślałem, że nie powinno być lagów przy takiej ilości osób już. Dobra, gościu. Dobra, padł mu ten, policzę. Nie polizał, jak to on nie polizał? Ja pierdziele. Ej, bo ja nie mogę zjeść koksa, o dobra, zjadł mi koksa. Kurde, on ma ostatniego koksa, tak jak ja. O, jeszcze stręża rzucił sobie, o kurcze. O nie. To może być gwóźdź do trumny mój. Ja może to lepiej wyperuję. I zabił mnie, co? Jak mnie zabił? Nie, no niemożliwe w to. Co? Patrz, jaki spamiesz na czacie. Ja pierdzielę, jaki spam na czacie. Co? Jak on mnie zabił? Nie, no to jest niemożliwe, kurde. Ja pierdzielę, no stręża wyjął nagle. Jeszcze przez to, że się zbugowałem w klocku. Gdyby nie ten zbug... gdyby nie to, że zbugowałem się w klocku, to najprawdopodobniej nie zginął. No ale dobra. Myślę, że i tak fajna sprawa, że tego, nie? Strepam się, nie? I robię te challenge. Więc dobra, widzimy się przy następnej jak. Dobra, ludzie, jestem tutaj już przy kolejnym challenge'u. I co nam tym razem wypadnie? Klepa z żelaznym mieczem. Klepa z żelaznym mieczem to chodzi o to, że po prostu klepiemy się z żelaznym mieczem. Sharpness 5, Fire Aspect 2, więc ja się z wami widzę w Minecraftcie. Elo! Dobra, jakiś gość tutaj pisze, kto sojusz TPA? On ma nick Legit Hacks, on jest właśnie w gildii tej SDFE. I gdzie on tutaj był, kurczę, na czacie? O, jest, podłoga Legit Hacks, ma kurde nawet kolorowy niczek. Gościu, ale mam nadzieję, że mi się go uda zabić, kurczę. Tym bardziej, że ten miecz żelazny. Hala, gościu, ty patrz, nie? Hala, mordko. A, w ogóle wiele osób się pyta, dlaczego jem koksa zanim się tepnę. I po prostu jem, żeby mieć przewagę. A wiecie, mi koksów nie szkoda, bo no, koksów jest dużo na dragonie, co nie, więc no. I wiecie, wiecie, wiecie co mi chodzi, nie? Aha, no to... Chyba w porządku, co nie? No to chyba w porządku, mi tutaj gościu tepnął. Okej, dobra, ładujemy gościa. I właśnie chyba nie przemyślałem jednej rzeczy. Co się stanie, jak mi miecz padnie? O kurczę, no tego nie przemyślałem. Ale chyba wiem. Dobra, jak mi miecz padnie, to najwyżej będę po prostu bił gościa z... Będę bił gościa po prostu z tego. Z killoffa. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie, kurczę. Ale dobra, póki co go lejemy. Gość tutaj, nie wiem, ucieka lekko. Halo, gościu, gdzie ty jesteś? Kurczę, no ciężko się go bije. Tu jest trench w ogóle 2. Więc spoko. Dobra, ma nad nim przewagę parę sekund tego, parę sekund regenki. Po co sobie rzucił stręcza, skoro tu jest stręcz? Czy tu nie ma stręcza? O kurde, że nie polizał? Nie, no myślałem, że to jest stręcz na tym Kubo idzie, ale jednak chyba się myliłem. Albo ten gościu po prostu sobie rzucił stręcza i ja dostałem tego stręcza, no nie wiem. Kurczę, o co chodzi? On kolejnego stręcza rzucił. Po co on rzuca stręcze? O lol. Dobra, gościu, licz tego koksa. Z tego, co mi się wydaje, to mu został tylko jeden koks. On zmienia seta, trzymając kartę, ja pierdzielę. To jakiś cheater, lol. Halo? On nie bije, może garda mu się zbugowała. Dobra, trzeba to wykorzystać, póki ma... Trzeba to wykorzystać, póki ona zbugowaną gardę. O, odbugowała mu się garda. Więc jem koksa, żeby tutaj nie polizać. I dobra, lecimy z gościem w tangosy. Jemu powinien za chwilę zostać ostatni koks. Halo, gościu, gin. Kiedy mu padnie koks? Czy on zjadł przed chwilą koksa? O, teraz. O, i nie ma żadnego koksa, gościu.
Więc to jest ten moment, kiedyś powinniśmy go powoli zabijać. Ile on ma ranku w ogóle? 734, no trochę sobie odrobię rankingu tymi dwoma poprzednimi dodami, bo kurczę, naprawdę straciłem mnóstwo rankingu, kurczę. O, dobra, musiałem spojrzeć na TS-a jeszcze. Okej, okay, ostatni mój koksik i lecimy z gościem. Tak, tu jest Strange. Nie, nie, gościu, nie cykaj pereł. Nie, no nie wierzę. Nie wierzę, to... O, mam go, dobra. Nie, nie wierzę. Kurde, no po prostu nie wierzę w typa. Ludzie, no nie, nie wierzę po prostu w gościa. Co za miękka faja. Jeszcze nie zginę. To był easy kill. Mam go, ginie, ginie, ginie. Żebym tego jednego mi się udało zabić tylko, tego jednego, dobra, on już ginie. Ten typek już kurczę ginie. Ja pierdzielę, teraz jeszcze jeden kumpel jego przyszedł tutaj. Ja pierdzielę, poważnie? Ja nie wierzę w to. Co za lamusy. Kurde, nie dość, że kumpla zawołał, jeszcze się dobrał. Nie, to już jest przesada. I padłem, no i padłem. No i zadałem, ja pierdzielę. Nie, no to jest dramat. To jest po prostu przesada, ja pierdzielę, no. Kurde, gościu, nie wiem. Prawie żelaznego miecza go zabiłem. Nie, no widzicie, jak ja mam tutaj bić ranki, no nie da się, no. Kurcze. No było blisko, żebym go zabił, ale jak widzicie, ciężko, kurde, zabić takich gości, bo typek nie potrafi się bić do końca i się dobrał. A myślałem, że już będzie dead kill z żelaznego miecza, więc no. Widzimy się przy następnej akcji. Dobra, jestem tutaj w piątym, czyli ostatnim challenge'u w tym odcinku. I uwaga, co nam wypadnie? Klepa tylko i wyłącznie skillowa, to już niestety było. Kurczę, no halo, halo. Klepa z Zukund jak chcecie, no dobra. Kurczę, będzie to ciężkie, ale widzimy się już na Dragonie. Dobra, tutaj też się tepam do gościa Rivo. O, on tutaj jest, bo przed chwilą się do niego tepałem, ale nie zaakceptował. Pisze, że mam się jeszcze raz do niego tepnąć. Więc zobaczymy, czy gość tutaj, kurde, tepa w nogi, czy co. On ma YouTubera Plus. Nie wiem, gdzieś może tutaj napisze na rzeczy. Tepnij mnie, czy nie, kurczę, no. O, tepnął mnie. Pisał, że mam do niego tepać, a mnie nie tepał, kurczę, o co mu chodzi. Dobra, jednego koksa, gdzie on mnie tepnie? Będę miał jakieś w nogi, czy coś? A nie, jednak nie. Dobra, tepnął mnie. Normalne takie pomieszczonko w sumie. Kurczę. Siłka i lecimy z nim na YOLO. O kurczę, dobra, siema gościu. Siemano, jak mi się go uda zabić w zwykłym dieksowym secie, to będzie sztos. Dobra, typek nie polizał niestety. I lecimy z nim w tangosy. Gościu. Nie no, nie uciekaj, ej, Rivo, gościu, ja nawet... Ja nie mam seta enchantowanego, gościu. No nie, no nie gadajcie, że on będzie uciekał, ja nie mam seta enchantowanego. Co on zrobił? Co ten typek... Co ten typek robi? Ja pierdzielę, dlaczego on ucieka? Przecież ja nie mam seta enchantowanego. Łocie panie. O kurde, że nie polizał. Dobra, chyba się skapnął, że byłem bez koksa. Gościu, nie uciekaj mi tu. Gościu. Dobra, chyba policzę, gościu, czy nie? Nie, nie polizał niestety. Gościu. No patrzcie, no, chce uciec mi tu, ewidentnie. O. Gościu jeszcze się tutaj zbugował. Kurde, te nitki tutaj niestety mnie wkurzają ostro. O, banie pada. A gdzie on jest? Oho. Dobra, on jest tutaj. Półtora serca. Co? Gdybym zginął? Dlaczego? Dlaczego się ten gościu się nie odwrócił? No polisz. Dobra, ostatni koks mu chyba został. Już mu wszystko pada, więc będzie spoko. Kurde, nieładnie tak gościu tepać w nogi. Jeszcze masz rangę YouTuber Plus. No dawaj gość. O kurde, jakaś ścinka Minecrafta. Jest walony na łeb, gościu. No. Już powoli, powoli powinien ginąć. Ha, koblować byś się chciał, gościu. Dobra, żeby mi tu set zaraz nie padł. No. Jeszcze tylko 40 sekund stręża. O, masz jednego koksa? O kurczę, myślę, że on nie ma koksa. No ale dobra, to i tak mam nad nim przewagę koksów. Pozdro, ty jeszcze napisał.
Odpiszę mu haha. Odpiszę mu haha. Dobra, jem tego koksa. Dobra, i on już upadł, już koks, więc bijemy się już bez niczego. On się bije w sumie bez niczego. No, strędzie 11 sekund i już powinien powoli gościu ginąć. Więc challenge zaliczony chyba będzie na plus. No gościu, padaj, padaj, padaj. No gin. Dobra, chyba oddaję killa nam, gościu. Dobra, udało nam się zabić, więc jest. Dwa challenge na 5 zaliczone. Więc nie jest kurczę źle. Nie jest kurczę źle. Patrzcie, jeszcze mi nawet tutaj spoko secik został. No i co, ja wam dziękuję po prostu za oglądanie tego odcinka, mordy. Jest taki pierwszy odcinek z challenge. No też się pozdrawiam, mamy tatę. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka do końca. Napiszcie w komentarzu, jeśli dotarliście do momentu, hashtag Diax. O, hashtag Diax. Napiszcie hashtag Diax w komentarzu. Możecie napisać w komentarzach, jakie dodać po prostu rzeczy do tych challenge, do tej ruletki, żeby po prostu było ciekawiej. Wymyślcie coś kreatywnego. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka jeszcze raz i do następnego. Elo!